Hejka, hejka, wylądowaliśmy, jesteśmy w Arizonie, kochani, w Arizonie. Paul, come here. Już teraz szukamy taksówki. Więc szukamy teraz transportu, bo nie mamy samochodu. Samochody tutaj, żeby wypożyczyć na 5 dni, jak ja bukowałam, były za $500 na 5 dni. Tragedia. Więc będąc w resorcie, jesteśmy tam w resorcie Holiday Inn Club Vacations, więc nie będziemy nigdzie wyjeżdżać. Wszędzie obok są restauracje i wszystko inne, więc no, nie potrzebujemy samochodu, ale będziemy się prawdopodobnie Uberem musieli dostać do Scottsdale z Phoenix. Wzięliśmy, kochani, VIP taksówkę, bo tylko taka była dostępna. W sumie wyniosło nas to samo, co zwykła taksówka, no ale musieliśmy się upewnić, że pan, który kieruje, ma dodatkowy booster do Pawełka. No i jedziemy sobie, od razu Wam powiem, ile to kosztowało. $58 plus z napiwkiem dałam mu chyba 67, coś takiego. Nie było tanio, powiem. Nie było tanio, więc patrzymy, czy możemy na parę dni ostatnich, albo chociaż na ostatni dzień, w niedzielę czy w poniedziałek, wypożyczyć sobie samochód i jechać do Sedony, bo Sedona jest ponoć bardzo piękna miejscowość. Oczywiście można tutaj zobaczyć super kaniony, przelecieć się lot balonem bądź też helikopterem, ale takie przyjemności kosztują co najmniej $200-300 za osobę, więc jest to bardzo drogo. Z jednej strony bardzo dużo zwiedziliśmy też w Las Vegas i widzieliśmy Red Rock Canyon i wiele innych miejsc, ale szczerze powiedziawszy, pomimo że chciałabym to zobaczyć, to dla mnie z trójką dzieci naprawdę jest fajnie chociażby sobie odpocząć właśnie na tych basenach tutaj w tym resorcie. No a poza tym, tak jak Wam wspomniałam, no muszę pracować, więc musi to być przyjemne z pożytecznym. These are apartments, it's nice. But you can tell it's a different style of building. Yeah, like more like from cement or something. It's Jerry not like was in Phoenix before. Yes. Na co chciałabym zwrócić Waszą uwagę, to budynki. Tutaj tak samo jak w Nevadzie, budynki tak wyglądają, jakby były właśnie budowane z cementu. Zupełnie jest to co innego, nie jest to taki drywall, jak my mamy. Muszę się tutaj dopytać komuś właśnie, co to jest, albo właśnie tej koleżance, która tutaj już rok mieszka. No i 1 września, zobaczcie, zaraz będzie jechała dynia. Dużo różnych fajnych dekoracji zaczyna się pojawiać z przyjściem września. Zauważcie jeszcze, że dużo jest kaktusów. To są tereny pustynne, tak jak Las Vegas, Phoenix, Arizona, Scottsdale. Są wybudowane praktycznie w środku pustyni. Miasta są położone nisko, więc stąd ten właśnie heat, czyli to gorąco. No i tutaj jest takie fajne gorąco, bo jest dry heat. Tu nie ma w ogóle, jakby to powiedzieć, wilgoci za dużo. Więc tej czasami 35-40 stopni się tak mocno aż nie odczuwa. Człowiek się tak mocno nie poci. Zobaczcie tu, jakiego kaktusa właśnie mijamy. I takich jest, słuchajcie, pełno. Pełno. A jeszcze są w ogóle, roślinność jest zupełnie inna, a jeszcze są w ogóle takie kaktusy właśnie jadalne, jak ja widziałam w tym naszym Joe Caputo, tym włoskim sklepie. One mają tak jakby te kolce usunięte. Nie wiem, jak tego kaktusa się robi, ale normalnie są kaktusy jadalne, które przy drogach właśnie tak a la krzaki. Z racji tego, że ten mikrofon mi jeszcze nie przyszedł, kochani, to wolę Wam zrobić czasami narrację, bo lepiej słychać. Tu już jesteśmy właśnie w Holiday Inn Vacation Club, żeśmy dojechali w hotelu, więc ja z Wami się zobaczę później. Ok, great. Ok, wchodzimy. Nice, patrzcie. No chodź, chodź.
Turn on the light. Super, zapal światła. Kuchnia pełna. Fajnie. O, wow. Patrzcie, telewizor. Nice. Uważaj, bo tutaj węże chodzą też, więc nie otwieraj niepotrzebnie drzwi, chyba że siatkę. Możesz to odsunąć? Okej. Okay. Look at him. Oh, wow. Oh, look at this shower. It's huge. O, zobaczcie, jaki wielki. Wielki prysznic. Super. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Oh, wow. Can you lock the doors if your dad, for whatever reason, wants to sit outside? Nice. Super. So we have two bedrooms. Nice. Beautiful. I call this bedroom. No przecież my mamy z tatą tamten. Okay, so this is ours. To jest tak, to jest wasze. O, pól widać stąd. Tu jeden swimming pool. Super. Bardzo ładnie. O, patrz. But, jeszcze washer and dryer. But możemy sobie zrobić pranie. Też super. Okej. Okay. Looks good. Kuchnia jest w pełni wyposażona, ale do paru talerzyków postanowiłam po prostu przemyć je nad zlewem. Say hi, mama. No. Say hi, mama. A tu gram z mężem w tą grę piaskową, nie wiem jak to nazwać, w każdym razie im wyższy numer, tym lepiej i później to się dodaje i kto wygrywa, uczy to koordynacji, bo to trzeba mieć stabilną rękę, żeby nie przeholować i nie spadło i właśnie na tym jakby, jak to się nazywa, na tej drewnianej powierzchni jest piasek i dlatego tak fajnie się śliska. Musi się zatrzymać, jak wyjdzie jak wyjdzie poza, to jest kucha i najwięcej jak się punktów zbierze, czyli chcecie być tutaj, gdzie macie najwięcej, 3, ja mam 1 i 3. O, okej. Okay. Nice. I have one more. No. So was it a tie? Yeah, it's a tie. Can I go in and check the pool? Come on, Paul. Pawełek, chodź, idziemy. Tutaj jest taki tak zwany activity center dla dzieci, szczególnie małych. Co zauważyłam, dzisiaj jest nasz pierwszy dzień tutaj, jest godzina 19, jest już ciemno. Tak w Illinois nie ma, wiadomo, to tutaj jest bardziej na południu, ale mimo wszystko tak mi się wydaje właśnie, że jest bardzo... Ciemno się robi już po 18, tak? O. A w ogóle dzisiaj była taka pogoda, że trochę tak jakby chciało padać. Tutaj jest, słuchajcie, siłownia, nie chcę za tymi
Tam widać, jak ktoś ćwiczy. Nie chcę za bardzo pokazywać. Tutaj telewizory dla dzieci. Codziennie mają jakieś activities, czyli jakieś rzeczy tam z tyłu do zabawy z dziećmi. Oh, there's David, look. There's like plenty of outlets to plug in your phone. Was the pool heated? Was the pool heated? Tutaj niby są cztery swimming poole. Ten jest drugi. Tam siłownia. Tu ubikacje są tam dalej też. Paweł, chcesz siusiu? Do you wanna go with mommy? Go around the pool? Tu niektóra roślinność to normalnie tak jak sztuczna wygląda. Idziemy dalej patrzeć. O, tam daleko na horyzoncie wygląda jak chmury, ale to są góry. No i jakoś tak nie widzę trzeciego i czwartego pula, ale to poszukamy kiedy indziej. Już jest bardzo ciemno. Bardzo ciemno, ale chcę wybrać się właśnie do Trader's Joe, bo nie wiem, czy zauważyliście z mojego pokazywania, ale tu jest właśnie wszystko. Zobaczcie, jaki kaktus. Takie kaktusy to się normalnie tylko w filmach widzi. Nie wiem, czy dobrze będzie widać tutaj o tym świetle, bo może mam światło włączone. Czekajcie, zrobię mocniejsze. O, teraz zrobiłam to jak prawie jak za dnia. Zobaczcie, kaktus. Oh my goodness. Tu w ogóle jaszczury, takie różne inne ciekawe zwierzęta. Węży dużo w Arizonie. Nie wiem osobiście, czy w Scottsdale, wiem, że któreś miejsca bardziej pustynne mają więcej. To jest wprawdzie też miasto wybudowane na środku pustyni. No. Te kwiatki zobaczymy. Też coś ciekawego. To jest właśnie taki resort, gdzie można sobie, macie wszystko. Kuchnię, pralkę, zmywarkę do naczyń, suszarkę. Możecie sobie prać, możecie gotować, więc chciałam iść do Trader's Joe, do marketu, żeby po prostu zakupić parę rzeczy na śniadanie. Bo w ogóle ich restauracja, oni mają parę restauracji tutaj, ich restauracja nie jest niestety otwarta. Hi baby! Nie jest niestety otwarta. Jest ona, jakby to powiedzieć, is there a door somewhere here, baby? Is there a door somewhere here or I have to go around? Oh, did you see this, baby? Did you see this cactus? Cactus? Yeah. A different one. O tego kaktusa. O, boję się dotykać, bo zobaczcie, aha. Zobaczcie, jakie kolce ma. Jak drzewo. By to dziecko dotknęło, to zaraz się ukuje. Piękne takie inne drzewa. Tutaj taka palma. O, tu następny taki jest, widzicie? Tak bardziej w całej okazałości go widać. Na dworze widzę, że jest ciemniej, aniżeli pokazuje to kamera, bo mam właśnie to LED-owe moje światło, które się zakłada na kamerkę. Pokażę wam, żebyście widzieli, a to już chyba wam pokazywałam wcześniej. No więc chcę sobie iść do Trader's Joe z chłopakami, bo nie mamy samochodu. A powiem wam, że ten samochód by się teraz przydał. My myśleliśmy, że okej, tu wszystko jest w rezorcie, nie trzeba wychodzić, ale jakby tak gdzieś pojechać na kaniony czy gdziekolwiek,
To jest tragedia. Bez samochodu tutaj nic nie można zrobić, a wypożyczenie jest tak drogie, bo ja normalnie zawsze biorę opcję z samochodem, a tym razem, no niestety, ale było tak drogo, że ja zaryzykowałam, mówię, nie robię żadnej opcji z samochodem i po prostu będę, najwyżej sobie wypożyczymy na jeden dzień czy dwa. Did you see my text, what I said, Mother Teresa? Yeah. Tutaj 9, 11 w Chicago. Idziemy z Whole Foods. Do tego Whole Foods żeśmy szli 40 minut w jedną stronę. To niby wszystko tak wygląda, ale przez te, że blisko jest, przez te ulice, naprawdę jest bardzo tak, daleko wszystko jest. Jutro ja pół dnia pracuję, wziąłam sobie pół dnia wolnego. Będziemy na pewno na basenie. Teraz w ogóle jest tutaj temperatura chyba 30 parę. W Arizonie jest tak fajnie, że to się nazywa, jest tak zwany dry heat. Nie jest wilgotno w ogóle. Więc jak jest ta temperatura 35-40 stopni Celsjusza, to się tego nie odczuwa, bo to jest po prostu suche powietrze. O. Chłopaki idą. Nie wzięliśmy plecaka, więc wzięliśmy tylko parę rzeczy z tego Whole Foods. I teraz tak, aż głupio się przyznać, słuchajcie. W Whole Foods nie ma żadnych, tak samo jak w Trader's Joe. Nie wiem właśnie, jak jest w Trader's Joe, ale w Whole Foods nie ma żadnych rzeczy, które są w normalnym Targecie i w Walmarcie. Tu jest wszystko albo organiczne, albo nieprzetwarzalne. Są substytuty, na przykład mięsa, pizza organiczna, albo na spodzie kalafiorowym albo bez glutenu, naprawdę bardzo dobre jedzenie. No ale wiadomo, jak się dzieciaki przyzwyczają do zwykłych takich rzeczy, no to jedyne co wybrali to oatmeal, to takie kaszka grycza, taka z cynamonem i z mlekiem, i wybrali, moi drodzy, czekoladowe browniki, które prawdopodobnie, nie będąc na mleku, ciekawa jestem, jak będą smakowały, ale wyglądają bardzo dobrze, więc zobaczymy. A Pawełek czemu nie śpi? Lamborghinis. Który jest Lamborghini? Mama się nie zna. O, ten znak Lamborghini. O, i ta, o, tam jest Lamborghini. Tu właśnie ta ulica jest cała samochodowa. Maserati tam jest. Po tej stronie tutaj Lexus. Tutaj jeszcze co jest? Range Rover. Gdzieś też mijaliśmy tu. O, Ferrari jest też i Jaguar. No, fajne. Dawid! O, tutaj nie można właśnie przejść, ale mają tam naklejki z ceną, więc ciekawa jestem, ile takie cacka kosztują. Proszę pana. Co pan robi? Co pan robi? Mama musi pracować, synuś. A ty przeszkadzasz. Pójdziemy na swimming pool? Jump. Wow! Niedobrze jest jumpać. Okej, idź do taty, synuś, bo mama musi pracować.
Wałeczki są, kawka jest. O, wiecie co tu lubię? W tym resorcie, że mają i do komputera, i mają do, nie trzeba mieć kostki właśnie, do zwykłego czarżowania telefonu. Jeszcze przydałaby im się międzynarodowa kostka, a tego nie mają. Ale praktycznie przy każdym, no tam nie widać, podstawce jest naprawdę bardzo dużo tych cords. O co ty mówisz? Cześć po polsku? Powiedz. Powiedz. A gdzie ty jesteś? Polski. Nie w Polski jesteś. Jak to było? Ari? Ari? Jeszcze raz. Arizona. I widzisz big cactuses? Yeah. And snakes? I widzisz węże i wszystko, tak? Jeszcze nie widzieliśmy węży. Dawid się bardzo ekscytuje, bo ma husia na tle, że chciałby mieć grubego węża jako zwierzę w domu. Mhm, już to widzę. A jego tata węży właśnie się boi. Ja miałam w Los Angeles na ulicy 7 lat temu z takim właśnie grubym wężem na szyi zdjęcie. Także super. No, dobra, ja pracuję, połączę się z wami później. Dzisiaj miałam tylko pół dnia pracować, a wychodzi, że już pracuję godzinę dłużej, bo musiałam wykonać parę tych telefonów właśnie do dealerów w związku z tym, że w Mississippi, Tennessee i chyba i przede wszystkim w Nowym Orleanie, jak przeszła ta Aida przez Nowy Orlean, to niektórzy z moich dealerów byli affected, czyli kurczę, jak ja nie mogę na te polskie słowa wpaść, no że ich to dotyczyło. I miałam 3 czy 4 dealerów, dzisiaj właśnie wykonałam telefony. 3 z nich nie ma internetu i telefonu, z jedną to żałuję, że nie nagrałam mojej konwersacji, bo dosłownie jakby była głucha, bo ona mówi, nie może mnie słyszeć. No ja jej się darłam też i powolutku jej mówiłam. I okazuje się, że w paru słowach zrozumiała, że dzwonię z naszego banku, że nie o żadnej płatności, tylko żeby zobaczyć, czy są ok. Mówiła, że stracili tylko power. Dzisiaj dosłownie odzyskali, na 2 dni nie mieli prądu, nie mają również internetu, więc wszystko im tak idzie powoli, dopiero dzisiaj z rana się otworzyli. No ale jeżeli chodzi o jakieś tam straty, jeżeli chodzi o łodzie, RV i inne sprawy, to nie mają, także dobre to. No, więc ja za chwilkę będę się szykować na dzień, nie wiem, może dzisiaj się pomaluję, może nie, nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Może jutro. Nie wiem, zobaczę. Jutro na pewno i w sobotę też, bo mamy się spotkać z znajomymi, którzy tu mieszkają, ale zobaczę, czy dzisiaj będę się malować, czy nie. Dobra.